No, hejka, przygotowałem dla Was temat poświęcony Recovery Zone, czyli strategii odzyskiwania strat. Zanim jednak przejdziemy sobie do tego tematu, chciałbym wspomnieć, że możemy w internecie znaleźć co nieco na temat tej strategii. W niektórych miejscach jest to opisane lepiej bądź gorzej. Natomiast to, co ja bym tutaj chciał zrobić, to przede wszystkim zebrać te takie najważniejsze informacje, które do tej pory mi się nazbierały i przedstawić to w jakiś taki ciekawy i uporządkowany sposób. No i zanim może przejdziemy do tematu, to odwołam się tutaj do Waszej pamięci, a dokładnie do tego okresu, kiedy zaczynaliście swoją przygodę z rynkiem Forex. No i przynajmniej ja tak miałem, ale pewnie wielu z Was również. Na samym początku, kiedy otwieraliśmy transakcje, przykładowo na buy, no to nagle cena nam zawracała i wybijała nam naszego stop lossa. No i co wtedy? No, pomyśleliśmy sobie, ja tak przynajmniej sobie pomyślałem, ale myślę, że każdy z Was również, że skoro cena nie chce iść do góry, no to pewnie będzie szła na dół i warto byłoby odwrócić tą pozycję. No i wtedy odwraca się taką transakcję, otwiera się ją ponownie, ale w kierunku spadkowym. No i co się dzieje? I znowu cena ciach, wybija nam stop lossa. No i to jest strasznie bardzo frustrujące. No ale większość ludzi zaczyna sobie myśleć, ok, w porządku, do 3 razy sztuka, prawda? No i ponownie otwierają transakcję na buy, ustawiają stop lossa i co robi cena? No dokładnie to samo. Początkowo idzie do góry, później nagle zawraca i wybija nam stop lossa. Może nie byłoby w tym niczego takiego złego, gdyby nie fakt, że z reguły traci się na tym najwięcej pieniędzy. Część depozytu nam praktycznie odpada, jeżeli ktoś zalewarował i chciał na przykład drobić sobie stratę i mu wybiło stop lossa, no to niestety ten depozyt automatycznie topnieje i później dochodzi do takiej sytuacji, że już nawet nie mamy pieniędzy, żeby odrobić poprzednie straty i tak po prostu dochodzi do katastrofy rachunku. No i co moglibyśmy w związku z tym zrobić? No otóż nie jest to sprawa beznadziejna, ponieważ właśnie strategia odzyskiwania strat dokładnie pokazuje nam, w jaki sposób powinniśmy przeprowadzić taką operację. I powiem Wam szczerze, że gdybym wtedy właśnie miał tą wiedzę, którą mam teraz, to na pewno bym sobie z tym o wiele lepiej poradził i nie tylko bym nie stracił, ale co najciekawsze, jest jeszcze możliwość, żeby na takiej właśnie sytuacji zarobić. No i o tym sobie właśnie będziemy mówić. Ale zanim do tego przejdziemy, to najpierw sobie odczytamy ostrzeżenie o ryzyku. Mam nadzieję, że już odczytaliście sobie to ostrzeżenie o ryzyku i możemy przejść do następnego slajdu. I co my tu mamy? No otóż mamy tutaj moje słynne hasło stop lewarowaniu. I tak gwoli wyjaśnienia, może dla osób, które widzą to po raz pierwszy, nie chodzi o to, żeby całkowicie zrezygnować z lewara. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby nie przelewarowywać rachunków. Ostatnio KNF podało ponownie statystyki, że 80% traderów traci swoje pieniądze na rynku Forex. Tak naprawdę główną przyczyną tego wszystkiego jest właśnie przelewarowanie rachunków. Ludzie wchodzą na rynek wyższym lewarem i sobie nie zdają nawet z tego sprawy, że w ostateczności ten lewar jest zbyt wysoki właśnie do ich strategii i później kończy się tak, jak się kończy. No i chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć, że zaraz przejdziemy do następnego slajdu, gdzie będziemy omawiać pojęcia, które wydają się sprzeczne właśnie z tym hasłem. Otóż nie, postaram się je wyjaśnić właśnie w taki sposób, który
właśnie prowadzi do tego, że pomimo tego, że wykorzystamy pewne może takie zakazane techniki i omówimy sobie te zakazane techniki, to jednak wcale nie musimy przelewarowywać rachunku. No i właśnie teraz sobie przejdziemy, bo zanim będziemy mogli omawiać właśnie tą strategię Recovery Zone, będziemy musieli sobie właśnie wyjaśnić pewne ważne pojęcia. I tak, będziemy musieli sobie to dokładnie opisać, na czym polega martingał, czyli to jest to coś, co ciągle słyszymy, nie ruszaj, nie dotykaj, czegoś, czego nie wolno robić, a jednak okazuje się, że jest to technika, która może nam w niejednym momencie uratować tyłek i tak naprawdę, jeżeli jest ona mądrze i sensownie zastosowana, to sprawi, że wasza strategia dostanie i rozwinie skrzydła. Kolejnym takim pojęciem to są właśnie levele i te levele będziemy sobie chcieli omówić tak pokrótce, tak żebyśmy wiedzieli w ogóle w jakim zakresie ryzyka się poruszamy. I jest to bardzo właśnie ciekawy temat, ponieważ opisuje on jakby kolejne jakieś takie głębsze poziomy zarządzania ryzykiem, z których tak naprawdę wiele osób do tej pory nie korzystało albo nawet sobie nie zdawało sprawy, że coś takiego może istnieć. Następnym hasłem jest właśnie hasło reset, które no, być może już część osób się z tym spotkała i również to hasło będziemy sobie omawiać bardziej tak szczegółowo. No i czwartym takim właśnie ważnym pojęciem związanym ze strategią odzyskiwania strat jest właśnie hedging, ponieważ właśnie strategia odzyskiwania strat jest oparta na tym hedgingu, no i, ale nie jest to taki hedging jakby klasyczny, w klasycznym słowa tego rozumieniu. Więcej szczegółów dowiemy się w trakcie filmu. No przejdźmy sobie do kolejnego slajdu. A zatem mamy tutaj martingał i dobrze tak byłoby, żebyśmy sobie kilka słów na temat tego martingału powiedzieli. I martingał został jakby powstał w związku z grami hazardowymi, a tak naprawdę z ruletką. Później on ma swoje teraz zastosowanie również w matematyce i w nauce, ale pierwotnie właśnie był on związany z grami hazardowymi, a głównie z ruletką i polegało to na tym, że przykładowo, jeżeli ktoś stawiał na przykład dolara na pole czarne, tak, i później ta kulka się kręciła i trafiła nie na pole czarne, tylko na pole czerwone, to później podwajał swoją stawkę i na przykład już stawiał 2 dolary i znowu stawiał to na pole czarne. Jeżeli kulka znowu nie trafiła, tak, na pole czarne, tylko trafiła na pole czerwone, to znowu on podwajał tą swoją stawkę i już nie stawiał 2 dolary, ale 4 dolary. I robił to tak długo, aż właśnie kulka trafiła w pole czarne i w tym momencie zwróciło mu się to wszystko, co stracił, jeszcze do tego zarobił. Także jest to taki system, który został początkowo stworzony właśnie na potrzeby gier hazardowych i do dzisiaj jest tam wykorzystywany. Teraz sobie właśnie omówimy levele. Levele są to właśnie poziomy zarządzania ryzykiem i jak moglibyśmy to opisać? Jest to podobnie jak podczas gry w ruletkę, tylko że związane jest to właśnie już z ceną na rynku Forex i ze sposobem naszego inwestowania i zarządzaniem ryzykiem. I tak na przykład przyjmijmy sobie właśnie, że level pierwszy, czasami możemy to nazwać poziom ryzyka, jest to 1%, czyli taki klasyczny, standardowy, tak jak ryzykujemy otwierając transakcję, ustawiamy gdzieś tam stop lossa i w tym momencie ryzykujemy tylko 1% ryzyka. I to się nazywa właśnie poziom pierwszy. I teraz, jeżeli zastosujemy tutaj mnożnik razy 2, tak, to drugi poziom zarządzania ryzykiem, czyli i będzie już wtedy 2%, czyli jest to dwukrotność tego 1%, tak? I tak samo jak było w ruletce, jeżeli kulka nie trafiła na
czarne pole, tak? Czyli następnym razem podwajaliśmy to ryzyko. Tak samo tutaj właśnie, jeżeli załóżmy wybija Wam stop lossa, tak? To następną transakcję wchodzicie już nie z 1% ryzyka, tak? Tylko już podnosicie to właśnie dwukrotność tego ryzyka i jakby można było powiedzieć, że obstawiamy 2%, tak? Jeżeli znowu nam wybije stop lossa, czyli nie zaliczymy take profit, to przechodzimy później do levelu trzeciego, tak? I znowu podwajamy te 2% ryzyka i podnosimy je do 4%. I w tym momencie mówimy, że ryzykujemy zgodnie z poziomem trzecim. Następnie, jeżeli po raz kolejny na przykład nie trafimy take profit, tylko wybije nam stop lossa, to w tym momencie podnosimy ryzyko, tak, znowu dwukrotnie, co nam daje, że w kolejnej transakcji ryzykujemy już 8%. No i dlaczego stosuje się te levele? Levele to jest takie jakby, można było powiedzieć, uniwersalne, tak? Bo jeżeli na przykład ktoś może sobie zastosować inny mnożnik, na przykład nie razy 2, ale razy 1,5, może to być mnożnik razy 3, może to być mnożnik razy 4, tak? I w tym momencie już level pierwszy to będzie na przykład, powiedzmy to klasyczny 1% ryzyka, natomiast podczas mnożnika razy 4 mnożymy to razy 4, to w tym momencie już level 2 będzie miał 4% ryzyka, tak? A level 3 będzie 16% i tak dalej, i tak dalej. Także to jest też wykorzystywane w algorytmach, także można sobie w tym momencie tylko zmienić mnożnik i on będzie jakby to pomnażał odpowiednio według tego mnożnika. No i teraz sobie może przejdziemy do takiej ciekawej sprawy i zobaczmy sobie, w jaki sposób na przykład wygląda dokładanie po zysku, czyli tak zwane piramidowanie, oraz dokładanie po stracie, czyli tak zwane uśrednianie. I teraz tak, ja wiem, że są pewne bardziej zaawansowane kwestie z tym związane, natomiast tak najprościej to ujmując, przykładowo, jeżeli mamy serię takich zysków, tak, i mamy na przykład 1%, później sobie na przykład podnosimy, czyli dokładamy po zysku razy 2, tak, później znowu mamy 4% ryzyka, później dodajemy 8% ryzyka, to generalnie pierwsza stratna transakcja kasuje nam wszystkie zyski, które do tej pory żeśmy zdobyli i wychodzimy na przykład na minus 1%. Jeżeli na przykład zaczniemy sobie dokładać po stracie, a to jest tak zwane uśrednianie, którego także nam wszędzie dookoła mówią, że nie wolno stosować, no ale zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli na przykład straciliśmy minus 1, to później podwajamy nasze ryzyko i inwestujemy na przykład 2%. Tracimy te 2% i znowu podwajamy to nasze ryzyko i inwestujemy już 4%. Mamy już 4% ryzyka i później, jeżeli znowu stracimy, no to znowu podwajamy to ryzyko i ryzykujemy 8%, ale robimy to tak długo, aż w końcu trafimy, prawda, pierwszą zyskowną transakcję i co się nagle dzieje? Okazuje się, że ona odrabia wszystkie nasze straty i jeszcze dodatkowo zarabia. I teraz tutaj właśnie warto zastanowić się nad taką kwestią, ile razy możemy się pomylić, czy możemy się zawsze mylić, czy nie. Powiedzmy, że mamy strategię i pomylimy się raz, pomylimy się dwa razy, może pomylimy się 4 lub 6 razy, ale nigdy nie pomylimy się, no powiedzmy sobie, nie wiem, 100 razy pod rząd, tak, że w końcu będziemy, jeżeli będziemy na przykład inteligentnie dokładać, jeżeli nie będzie, być może wybierzemy mniejszy mnożnik, nie będzie to mnożnik razy 2, ale na przykład mnożnik 1,5, tak żeby nam starczyło tej przestrzeni na depozycie, to w pewnym momencie na pewno trafimy tą transakcję zyskowną, która nam odrobi wszystkie straty i jeszcze dodatkowo zarobi. No, także warto się nad tym zastanowić i teraz sobie przejdziemy do kolejnego zagadnienia, właśnie do zagadnienia, które nazywa się reset. Czyli reset to jest tak naprawdę, jeżeli dokładamy do strat, tak? Czyli no moim zdaniem najlepiej dokładać do strat, a nie dokładać do zysków. Dlatego właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, że jest to kwestia, która powoduje, że pierwsza zyskowna
transakcję, odrobi nam wszystkie straty i jeszcze zarobi. I teraz nie jest tak, że powinniśmy dokładać jakby bez końca, tak? Możemy, jeżeli byśmy chcieli dokładać bez końca, tak, to w tym momencie naprawdę musimy mieć bardzo wysoki depozyt. Ale z tego, co sprawdzałem, z tego, co obserwowałem, najlepszym takim i takim bezpiecznym dokładaniem jest właśnie dokładanie do straty maksymalnie do piątego poziomu, czyli do tego piątego levelu. Jeżeli zaczniemy na przykład od wystarczająco małego wolumenu transakcji, to praktycznie do piątego poziomu, jeżeli dokładamy, nie ma żadnych konsekwencji dla naszego rachunku, jeżeli nawet byśmy wszystko stracili. Natomiast jeżeli przekroczymy ten piąty poziom, to już później to ryzyko diametralnie wzrasta. No i tutaj możemy sobie poobserwować w punkcie pierwszym, jeżeli na przykład stracimy 1% kapitału, później stracimy 4% kapitału, później stracimy 2% kapitału, później stracimy 4% kapitału, 8% kapitału, później stracimy 16% kapitału, tak? I potem następuje reset. I co ten reset daje? Że nie dokładamy już później, następnie, nie powiększamy już później wolumenu transakcji, natomiast zaczynamy ponownie od najmniejszego wolumenu transakcji, później i tak idziemy maksymalnie aż do piątego poziomu, czyli 5 razy możemy powiększyć i później, jeżeli znowu jest 5 strat, to znowu resetujemy to wszystko i zaczynamy znowu od najmniejszego poziomu transakcji. Ale może być taka na przykład sytuacja, że mamy na przykład minus 1% ryzyka, żeśmy utopili, później mamy minus 2, mamy minus 3, minus 4 i za czwartym razem trafia nam się plus właśnie, tak? I po tym pierwszym plusie znowu następuje reset i zaczynamy od tego najmniejszego ryzyka i gramy i później dokładamy tak długo, aż dojdziemy albo do piątego poziomu, tak? Czyli nasza strategia obsłuży piąty poziom, albo do pierwszej zyskownej transakcji. I tak mamy na przykład kolejną linię, gdzie mamy minus 1% ryzyka, później mamy minus 2% ryzyka i po tym trafiło nam się plus 4. I znowu następuje reset, tak? I znowu zaczynamy, spadamy do tego poziomu pierwszego i zaczynamy od poziomu pierwszego. No i tak mamy kolejną linię, gdzie mieliśmy tylko minus 1%, tak, żeśmy stracili, a później żeśmy dołożyli do tego, tak, drugi level, no to żeśmy zarobili i to była ta pierwsza zarobiona cena i w tym momencie następuje reset, tak, czyli następną transakcję znowu zaczynamy od tego levelu pierwszego. No ale może być tak, że od razu nam się trafi na przykład transakcja zyskowna, tak, czyli kolejna, tak jak mamy na przykład tu ostatnią linię, czyli kolejna transakcja będzie znowu od tego pierwszego levelu. A zatem mam nadzieję, że jest to dosyć zrozumiałe, także jeżeli zaczynamy na przykład ryzykowanie, tak, bo tu jest to takie właśnie to głębsze zarządzanie ryzykiem, tak, czyli pierwsze ryzykujemy 1% na przykład, później ryzykujemy 2%, później ryzykujemy 3%, tak, i później ryzykujemy 4% i nagle trafi nam się transakcja zyskowna. I po tej transakcji znowu zaczynamy od levelu pierwszego i tak wzrasta level drugi, level trzeci, level czwarty, maksymalnie level piąty. Jeżeli wszystkie 5 levelów jest stratne, to również następuje reset i zaczynamy znowu ponownie od levelu pierwszego. Dlaczego właśnie maksymalnie do tego poziomu pierwszego? Dlatego, że strategia jest w stanie się podnieść, bardzo łatwo te później straty można odrobić. Natomiast jeżeli sobie przeskoczymy, damy sobie na przykład, byśmy chcieli grać więcej leveli, no to niestety, jeżeli stracimy pieniądze na levelu 7, 8, 9, 10, to odrobienie tych strat jest bardzo mało prawdopodobne, a już nawet nie o to chodzi, że jest bardzo mało prawdopodobne, ale to się mija z celem, bo bardzo długo to trwa, także nikt nie chciałby na przykład, nie wiem, stracić pieniędzy w 5 minut, a odrabiać je 2 miesiące. Nie ma, to się w ogóle mija z sensem.
No, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Przejdziemy sobie teraz, podamy sobie. O, widzicie, tutaj jest taki przykład, na taki przykładowy statement, gdzie możemy zobaczyć właśnie, jak to pracowało. Ja tu może bardziej wyjaśnię, czyli tutaj zaczynamy od najmniejszego wolumenu mikrolota 0,0, tak? Później tutaj była strata, tak? Czyli następna transakcja jest podwojona, tak? I nagle okazuje się, że trafiliśmy zysk. Czyli w tym momencie następuje reset, tak? Bo nastąpił zysk i znowu zaczyna się od levelu pierwszego, tak? Level pierwszy jest strata, później to w tym momencie, żeby tą stratę zbalansować, obsługujemy drugi poziom ryzyka, tak? I drugi poziom ryzyka znowu nam tutaj wychodzi, że mamy transakcję zyskowną, tak? I znowu następuje reset i zaczynamy od poziomu, od levelu pierwszego, tak? Widzimy tu level pierwszy, później wskakuje, była strata. Później to jak była strata, to wskakuje level drugi, tak? Znowu była strata, tak? I po stracie, no to w takim razie musimy wejść na level trzeci zarządzania, tak? I tu się okazał zysk, tak? Okazał się zysk i po tym zysku znowu widzicie, następuje reset i znowu mamy level pierwszy, level drugi, znowu tutaj mamy zysk, czyli jest reset, jest znowu jest level pierwszy, level drugi, level trzeci, tak? I tutaj zobaczcie, był zysk, tak? Czyli zaczynamy od levelu pierwszego, tak? Level pierwszy okazał się, że też jest zysk, tak? I w tym momencie przechodzimy znowu na level pierwszy, ale na tym levelu znowu nam się trafiła strata, tak? Czyli znowu to przechodzimy wtedy, jeżeli jest ta strata, na level drugi. No i to tak właśnie wszystko wygląda, tak? Tutaj jest taka sytuacja, że był level pierwszy, level drugi, level trzeci, level czwarty i level piąty, tak? Na level piątym trafił nam się zysk i znowu następuje reset i zaczynamy grę od levelu pierwszego. I właśnie mniej więcej to tak wygląda. Zobaczymy sobie właśnie ta strategia, jak sobie na przykład to widzicie. I ta strategia, jeżeli będziemy grać w ten właśnie sposób, to ona sobie tak sobie radzi. I widzicie, tu na przykład były te levele, tak? 0,16, czyli tu był jeden, tu był drugi, tu był trzeci, tak? Tu był czwarty. I zobaczcie, że jeżeli nawet zaskoczyła tu taka strata, to jak on sobie potrafi to odrobić. A jeżeli byśmy, tak jak mówiłem, grali do levelu 10 czy 12, to już są takie wolumeny, które potrafią zrujnować całą strategię, tak? Cały czas jest to utrzymywane tak, że rośnie, że nam kapitał rośnie do góry. Ok, myślę, że do tej pory wyjaśniliśmy sobie mniej więcej, jak polega właśnie strategia zbudowana na martingale i na tym, że możemy zarządzać ryzykiem właśnie w sposób bezpieczny, używając martingału do określonego poziomu. Tak naprawdę to wtedy nasz zarządzanie ryzykiem staje się bardziej takie, powiedzmy, flexible, czyli takie, że możemy się dostosować do rzeczywistości, do sekwencji zysków i strat, że jest ono takie bardziej na, jeżeli na pierwszym poziomie nie możemy zatrzymać naszej straty, to możemy nią zarządzać na drugim poziomie. Znaczy może bardziej powinniśmy to rozpatrywać nie w kwestii strat, ale właśnie zarządzania ryzykiem, tak? Czyli na wielu poziomach, na głębszych poziomach. Stąd ja to nazywam, że to jest właśnie głębokie zarządzanie ryzykiem, tak? Najgłębsze w naszym przypadku będzie zarządzanie ryzykiem na poziomie piątym. No i w tym momencie możemy sobie przejść do kolejnych zagadnień właśnie związanych z hedgingiem, ponieważ bardzo ładnie to się wiąże i martingał idealnie właśnie współpracuje ze strategiami hedgingowymi. Może tak na początek wyjaśnijmy sobie tak, czym jest ten hedging. Mianowicie hedging to jest gra bez stop lossa. Dokładnie, zamiast stop lossa, to w tym miejscu, w którym się właśnie ustawiało stop lossa, składa się zlecenie zabezpieczające, właśnie hedgingowe, i jest to zlecenie przeciwne. I ma to tyle korzyści, ponieważ u wielu brokerów, przynajmniej u tego brokera, u którego ja jestem, jeżeli otwieramy transakcję przeciwną do bieżącej transakcji, to ten broker nie pobiera dodatkowego zabezpieczenia właśnie z rachunku, co może być na przykład istotne w obecnej sytuacji, ponieważ SMA
Europejski Organ Nadzoru obniżył bardzo drastycznie dźwignię finansową i jeżeli chcielibyśmy otwierać właśnie dodatkowe transakcje oparte na martingale, to mogłoby to się skończyć jakby tym, że nie wystarczy nam tego zabezpieczenia, będziemy musieli dopłacić do rachunku, jeżeli będziemy chcieli jakąkolwiek dodatkową transakcję otworzyć. Dlatego też hedging jest tutaj pewnym rozwiązaniem i to dodatkowe zabezpieczenie w tym przypadku nie jest pobierane i dzięki temu jesteśmy w stanie właśnie korzystać także ze strategii martingałowej. No jeżeli teraz to rozumiemy, to możemy sobie właśnie przejść do następnego zagadnienia, a już mianowicie będziemy mogli mówić o samej już strategii recovery zone, czyli o strategii odzyskiwania strat. I tak może przedstawimy sobie, czym jest ta strategia odzyskiwania właśnie na podstawie takiego bardzo fajnego i prostego schematu. W pierwszej kolejności musimy sobie tutaj zobaczyć, co my tu mamy. Tu mamy poziom, taki poziom przykładowy, na którym będą otwierane transakcje, tak? Tu mamy taki drugi poziom, który jest poziomem również, to jest poziomem hedge'u, tak? Czyli na tym poziomie będą otwierane transakcje przeciwstawne, tak? Ta linia zarówno jedna niebieska, jedna na górze, jak i ta na dole to są linie take profit, tak? Czyli to jest take profit dla transakcji otwieranych na linii zielonej, natomiast ta na dole to jest take profit dla transakcji otwieranych na linii czerwonej, tak? Ta różnica pomiędzy właśnie tymi liniami, ta przestrzeń może być różna, ona może być 10 pipsów, 20 pipsów, 30, 40, 50, to w zależności to jak sobie ustalimy i ona się właśnie nazywa recovery zone, tak? Czyli będziemy w tej przestrzeni odzyskiwali sobie tak naprawdę nasze utracone pipsy. Tak można byłoby tak powiedzieć. No i chodzi tutaj głównie o to, żeby otworzyć pierwszą właśnie transakcję zgodnie z naszą strategią. Jest to transakcja, pierwsza transakcja jest zawsze transakcją inicjacyjną i ona jest otwierana właśnie w sposób taki, powiedzmy, klasyczny. Ja może przejdę do następnego slajdu i my sobie ją zobaczymy. Tak. I tu mamy na przykład taką jedną transakcję i załóżmy, że wchodzimy najmniejszym wolumenem, jaki jest w ogóle możliwy, tak? Czyli jednym mikrolotem. No i założenie jest takie, że transakcja ta to idzie do naszego take profitu, tak? I tutaj w tym miejscu, gdzie jest ten hedge trade, czyli ta czerwona linia, jeżeli byśmy grali w sposób klasyczny, powinien być stop loss. Natomiast w sytuacji, jeżeli wykorzystamy właśnie tą strategię recovery zone, no to możemy zobaczyć, że tutaj w tym miejscu, jeżeli by nam się cena na przykład cofnęła, tak, czyli nie poszła do tego take profitu, tylko nam się cofnęła w tym kierunku, to w tym miejscu będziemy sobie właśnie otwierali transakcję przeciwstawną. Zaraz zobaczymy sobie to na slajdzie, tak? I widzimy, że tutaj jest otwarta ta transakcja przeciwstawna i tym razem profit, take profit dla tej transakcji przeciwstawnej jest po drugiej stronie. Natomiast na co należy tu zwrócić uwagę? Zobaczcie, że ta transakcja przeciwstawna nie jest już złożona o tym samym wolumenie, tak? Ale o tym wolumenie razy dwa, tak? Czyli podwoiliśmy ten wolumen zgodnie z zastosowaniem martingału, tak? Czyli według mnożnika razy dwa. A zatem ta schedżowana, tak? Czyli ta transakcja jest zabezpieczeniem dla tej transakcji. Jeżeli nam się cena cofnie i otworzy nam to, tutaj tą transakcję i wybije nam stop lossa, to w tym momencie, tak? Pokryje straty z tej transakcji i jeszcze zarobi, tak? Na tym tutaj, na tej przestrzeni. Natomiast może być taka sytuacja, że jednak cena, no niestety, ale otworzy nam tą transakcję, tak, i nie dotrze tutaj do tego stop lossa. To co w takiej sytuacji? A no mianowicie w takiej sytuacji tutaj otwieramy kolejną, trzecią, tak, transakcję i znowu podwajamy ten wolumen, co był tutaj, podwajamy go do 0.04, tak, i teraz w tym momencie liczymy na to, że ta cena
dojdzie tutaj do tego, tej profitu. Ale no co w sytuacji, jeżeli, słuchajcie, znowu cena tutaj się otworzyła, tak, i już nie dojdzie do tego, tej profitu tutaj, ale znowu nam zawróci. No to w tym momencie mamy kolejną transakcję, tak, otworzymy tutaj na tym, na tej czerwonej linii, znowu z podwojonym wolumenem, tak? I robimy, słuchajcie, robimy tak, widzicie, to jest poziom pierwszy, tak? Tu mamy levele od 1 do 9, co sobie przedstawimy na tym całym diagramie. Czyli tu mamy level pierwszy, czyli standardowy lot, cena nam się cofnęła, tak? To wchodzi na level drugi, tak? I to jest już podwojony lot, tak? Tu znowu cena nie dotarła do tego take profitu, natomiast się cofnęła, to wchodzimy na level czwarty, tak? Czyli nasza strategia obsługuje level czwarty ryzyka, tak? Byśmy to powiedzieli. Przepraszam, level trzeci, tak? Natomiast wolumen jest 0,04, czyli jest podwojony do tego. Jeżeli nam się strategia znowu, cena cofła, tak? To nasza strategia obsługuje level czwarty, tak? Jeżeli się okaże, że ponownie nie mieliśmy racji, tak? I znowu, nie wiem, cena powiedzmy wpadła w jakąś taką konsolidację, no to w tym momencie pojawia się kolejna transakcja, czyli level 5, tak? Level 5 z lotem 0,16. I słuchajcie, ta cena może tak boksować, aż w końcu, no nie ma szans, ona w końcu wybije albo do góry, albo wybije do dołu. To nie ma absolutnie żadnej szansy, żeby ona tak bez końca tutaj chodziła. Natomiast o co chodzi? O to chodzi, że maksymalnie bezpiecznie, bez żadnych konsekwencji dla naszego jakby kapitału jest granie właśnie do tego levelu 5, a później reset, czyli jeżeli cena teraz by się cofła, to powinniśmy znowu zaczynać od 0,1, tak? I wtedy będziemy w stanie jakby odrobić te wszystkie straty, jeżeli gdzieś cena się tutaj wybije. Natomiast jeżeli byśmy, zaraz zobaczycie, co by się stało, gdybyśmy jakby chcieli obsługiwać kolejne levele, tak? Czyli na przykład level 6, level 7, tak? To te wolumeny wyglądałyby w ten sposób. Jest jeszcze taka opcja, żeby trzymać do levelu 6. Natomiast są to ten level 5 i level 6 to już jest takie jakby ostrzeżenie, ponieważ następne levele, jeżeli sobie włączymy, to już mamy, zobaczcie, jak ten wolumen wzrasta geometrycznie, tak? Że level 7 to już jest bardzo niebezpieczny level, to już nasz kapitał bardzo wzrasta, tak? A później mamy, jeżeli mamy level 8, tak? To już mamy tutaj jednym lotem inwestujemy, level 9 dwoma lotami, a zobaczcie, level 10 to już jest 5 lotami. Żeby obsługiwać te levele tutaj, jakbyśmy chcieli nawet, no to musimy się liczyć z tym, że musimy zacząć od najmniejszego mikrolota, natomiast nasz depozyt musi być bardzo, bardzo wysoki, co najmniej, nie wiem, 10 tysięcy na przykład dolarów, tak, żeby móc te levele obsłużyć i dopiero jakby cena tutaj wybiła. Dlatego znacznie lepszym jest pomysłem właśnie przy levelu 5, żeby zresetować jakby naszą strategię i zacząć tutaj już od levelu 1, 2, 3, 4, 5, tak, i w ten sposób właśnie to powinno wyglądać. I ja Wam pokażę może taki przykład na rachunku rzeczywistym, jak to wyglądało, i zobaczcie, tutaj na przykład była otwarta transakcja, jest to ta pierwsza transakcja inicjacyjna w oparciu o stochastik i koncepcja była taka, że cena wróci do średniej kroczącej. No niestety, ale cena nie wróciła, tylko cena spadła jeszcze niżej i aktywowała tutaj level drugi, tak, czyli ten tutaj punkt drugi, tak, i z myślą tą, że będzie take profit, że spadnie i wybije take profit, ale nie, zobaczcie, co ta zrobiła, cena znowu się cofnęła, tak? Cofnęła się i podeszła praktycznie tu pod ten profit, może ja się cofnę, pod ten tutaj o profit podeszła, tak? Ale nie doszła do niego, tylko znowu się cofnęła, tak? I tak widzicie, chodziła, cofała i aktywowała mi tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, aż pięć leveli, tak? I na piątym levelu akurat wybiła, zarobiła, tak? I w tym momencie zysk, cały ten zysk jakby z tego stałej tej operacji wyszedł na zero minus koszty transakcji. Tutaj należy sobie zdawać sprawę, że hedżowanie nie polega na tym jakby, żeby zarabiać, tak, na tych takich różnych ruchach tutaj, tylko po to, że jeżeli otwieramy, na przykład gramy zgodnie z naszą transakcją, jeżeli nam się
cena pójdzie zgodnie z naszym kierunkiem, to zarobimy, ale jeżeli pójdzie w przeciwnym kierunku, to nie tyle, że nie zarobimy, ale też i nie stracimy. Czyli w tym momencie nie możemy mówić, że mamy albo zysk, albo stratę, tylko w tym momencie powiemy, że mamy albo zysk, albo zero, albo zysk, albo zero. Tak? I właśnie w ten sposób. Natomiast jeżeli ktoś chce pokombinować, tak, może tutaj pokombinować i zrobić na przykład take profit, żeby był na przykład, żeby zachować jakieś na przykład relacje RR, tak, można tą recovery zone zwiększać, zmniejszać i w tym momencie można poustawiać sobie niestandardowe loty, na przykład tutaj to nie musi być mnożnik razy 2, ale tu może być 0,1, 0,2 i później może przeskoczyć tu 0,16, tak, 0,32. To sobie można dowolnie i w tym momencie, jeżeli sobie to ustawiamy w sposób niestandardowy, wówczas na takiej sytuacji jak tutaj będziemy mogli jeszcze zarabiać. I warto się nad tym zastanowić, warto nad tym pomyśleć i być może właśnie ktoś z tego zbuduje sobie taką strategię, że wchodził będzie gdziekolwiek na wykresie, natomiast będzie zarabiał na tych właśnie różnicach wolumenów i tych levelach. No i teraz, jeżeli miałbym do tego wnioski jakieś wyciągnąć, to powiedziałbym, że akurat strategia odzyskiwania kapitału jest tak naprawdę jest bardzo zaawansowanym zarządzaniem ryzykiem i wykorzystuje właśnie funkcję martyngału i dzięki temu zarządza tym ryzykiem na głębszych poziomach, tak, na tych levelach od 1 do 5, a jeżeli kogoś stać na to, no to może nawet sobie to jeszcze pogłębić i zarządzać tym ryzykiem nawet na 10 poziomach. I naprawdę to się sprawdza i każdy, kto tego spróbuje, powinien być zadowolony. Co dalej? Bardzo ważna sprawa, że sprowadzanie... Aha. Grając właśnie tą strategię, sprowadzamy straty tak naprawdę do zera, czyli nie odnotowujemy strat, tylko tak jak wcześniej powiedziałem, są one sprowadzone do zera, że albo zarobimy, albo nie stracimy, tylko wyjdziemy na zero. Natomiast tak jak też powiedziałem, można to tak skonfigurować, że mimo wszystko można jakiś zysk jeszcze z tego odnieść. Kolejna sprawa bardzo ważna, że jeżeli gramy maksymalnie do levelu 5, no to w tym momencie są tu bardzo niskie konsekwencje dla kapitału i bardzo łatwo to odrobić. Jeżeli zaryzykujemy na przykład więcej i puścimy sobie, mamy niski depozyt, a pozwolimy sobie grać do wyższego levelu, no to niestety skończy się to tak jak skończy. Maksymalnie, słuchajcie, pamiętajcie, maksymalnie level 5 i każdy sobie to może nawet obliczyć, jak ten kapitał, w jaki sposób, jaka jest strata przy levelu 5 i później jak to wszystko przebiega. Strategia, tak jak żeśmy wspomnieli, daje możliwość zarabiania w każdym kierunku, ale to pod tym właśnie względem, że zostanie ona odpowiednio skonfigurowana. I powiem Wam, że nie ma tutaj żadnych haków, bo to działa rzeczywiście i można tego próbować i być naprawdę spokojnym i mieć spokojny umysł pod warunkiem, że nas broker, tak? Broker nic nam z tym nie zrobi, że nie będzie jakiegoś skoku kapitału, jakiegoś poślizgu. Żeby grać tą strategią, to najlepiej unikać właśnie takich okresów na rynku, gdzie jest stagnacja, gdzie nie ma ruchu, gdzie ten ATR jest jakiś taki, nie wiem, niski, na przykład w okresie nocnym, czy przed jakimiś ważnymi wydarzeniami. Najlepiej grać właśnie tą strategią, kiedy są jakieś takie konkretne ruchy, gdzie cena biega i lata góra, dół, góra, dół, góra, dół. Wtedy mamy jakby większą szansę na to, żeby mieć więcej tych profitów. Nawet jeżeli cena zawróci, to na levelu drugim możemy złapać take profit. Natomiast jeżeli cena wpadnie w konsolidację, to no, tak jak żeśmy sobie pokazali, ta strategia da rady, obsłuży taką konsolidację, natomiast trzeba tutaj zaznaczyć, że obsługa tej konsolidacji nie powinna być jakby nie trwać
głębiej, jak właśnie do levelu 5, jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem. No i na koniec chciałbym Was zaprosić na nasze forum estradel.pl, a także na stronę estradel.pl. Tam można sobie porozmawiać więcej na temat tej strategii, a być może nawet pojawią się tam dodatkowe narzędzia z nią związane. Także zachęcamy, na pewno powstał wątek poświęcony tej strategii. Zachęcam Was i zapraszam do komentowania. A zatem dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.